Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Heroesach. I jednak, tak jak się spodziewałem w poprzednim odcinku, tam musiało być przejście. Najgorsze jest to, że ja tym gościem jestem naprawdę w bardzo kiepskiej sytuacji, więc przede wszystkim chcę obmorować tutaj sobie magów. Co więcej, bo tak sobie sprawdziłem przed odcinkiem, częściej nie pomyliłem jednostek, w sensie jednostek, numerów odcinków. Czy on... Nie mam odwrócenia zaklęć, czy nie mam many też? Nie mam odwrócenia, ono kosztuje 3 many, ja mam 2. Najgorzej, najgorzej. Ale to spieprzyłem, dobra. Nic, w takim razie się tutaj mocno zgrupuję, bo on i tak nie ma żadnych takich jednostek, które by mnie obiły tutaj mocniej. Balisty tutaj też może troszkę ochronię. I nie wiem, co mam więcej zrobić, szczerze mówiąc, w chwili obecnej. Raczej, o właśnie. Ja zrobię najlepszego. Lepku, ty głupku. Nic, stracimy naszego nekromantę niestety. Najgorsze jest to, że to znaczy, że tam jest gdzieś blisko przejście i... Jestem w stanie od tak po prostu przegrać. Znaczy, zanim oni tutaj przyjdą, to miną wieki, ale i tak jakby to jest nadal jakiś problem dla nas. Tym bardziej, że tutaj są zamki różnego rodzaju, a nie chciałbym stać w zamku. Zresztą o tym chyba mówiłem. No i magowie nam tutaj niewiele dadzą, niestety. I tak po nich oberwiemy. Zaraz. Właśnie, są tylko w stanie jednego ogara na przykład zabić. No, najgorsza chyba przegrana w tym momencie, w którą ciągnąłem, powiedzmy, czy którą oberwałem. Jak tutaj wygląda kwestia jej tutaj, tej babki, jej armii. Verdish na razie raczej przegra. Boję się rzeczywiście ataku tutaj z północy, ale z drugiej strony zobaczcie, tutaj są no, ze 3 tury, to jest minimum zanim oni tutaj dojdą. Więc myślę, że nawet jeśli coś będzie się działo i tak się którąś armią dam radę wycofać tam albo dojść. Myślę, że nie ma co się bać. Tutaj no, to mogę zrobić, tak? Ja tutaj po prostu mam tych zbroi, żeby nie było niczego, tak? Coś tam nie było niczego, nie. Będą będzie śmieli się z tych memów. Które gdzieś tam zaistniały. Okej, oni mogą do nas. O, nieważne gdzie bym nie był, to oni i tak podejdą. Dobra, no nic, w takim razie chyba czas przegrać. I ten zamek, no. Jakiekolwiek obrażenia, żeby mi chociaż zrobić, tak? Niewiele niestety. Zrobić. 2 Cerbery, zawsze coś. Dobra, i oni się chyba rzeczywiście tutaj będą kierowali na południe. W kierunku naszych zamków, więc. Trzeba uważać na pewno. Odwrócenie zaklęć od razu leci. Pozostaje to żadnych wątpliwości. Ja się też nigdzie nie będę rzucał, chyba że po prostu przed mury, przed zamek, tak? Tylko i wyłącznie. Dobra, tutaj wszedłem w zakres harpii tych. Harpich wiedźmy. Co oni tutaj mają? 17. I co harpie wiedźmy chcę sobie wyeliminować, bo one nam całkiem sporo by zadały tej obrażeń. I od razu cyk też w obserwatorów. Tutaj jeszcze meduzy. Aż kurczę, mogłem w obserwatorów, bo oni by nam wtedy mniejsze obrażenie zadali. Okej, okay. I powoli na razie będziemy się tutaj wyrzucali do przodu. Wchodzenie też czy tutaj do środka nie ma do końca sensu. Okej, okay, odwrócenie zaklęć od razu. Wrzucenie zaklęć. Wchodzenie tutaj też do końca tak nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, dlatego że to jest po prostu masa takich pojedynczych jednostek małych i to nam tej różnicy nie zrobi tak naprawdę. Okej, okay, cyk w obserwatorów, cyk w minotaury i cyk w piekielnych troglodytów, których już tak naprawdę wielu nie zostało i oni będą raczej pierdołą taką do zabicia. Dziękuję. Okej, okay, mamy to. Verdish leci. Nareszcie. Ekspert łucznictwo, zdecydowanie. Już mogłem tą artylerię tam wziąć, ale wiecie o co chodzi. Chcą uciekać. Dobra, to niech uciekają. Powiem wam, że na razie jestem całkiem zadowolony z tego, co się działo. To jest jeszcze jedno wyjście i to mnie troszkę martwi, ale zobaczymy właśnie, jak to jest z rekrutacją. Można wyrekrutować właśnie, który mam dzień pierwszy, czekajcie, nie tak. Najpierw tutaj. To jest ważniejsze miasto dla mnie, mimo wszystko. I tak nie wyrekrutowaliśmy w nim wszystkiego. Ta pani... Nie ma szans, żebym poszedł. Nie ma absolutnie żadnych szans. Właśnie, legowisko Manticore mogę mu jeszcze odebrać. Czy chcę zaatakować? Tak, zaatakujmy, dlatego że one i tak nie przeżyją. Okej, udało im się przeżyć pierwszy atak, no ale tych smoków też nie miałem jakoś specjalnie dużo. Myślałem, że mi zabiły smoka, to mi się chyba pieprzą sam w głowę. To mają głupoty. To jest zawsze jakiś exp, tak? I dla tej pani akurat on się przyda. To jest kartograf, no on nam już więcej nie powie raczej. Tutaj to pani leciała po jednostki powoli, których i tak nie mamy. Tutaj jak wygląda sytuacja? Na razie oni się gdzieś tutaj rozbijali i przychodził tutaj, miał przyjść sobie Zubin. Ewentualnie, jeśli bardzo źle pójdzie, on rzeczywiście będzie tutaj dążył do nas. Perka, tam było ognisko, które zostawiłem i to błąd. Jak on tutaj będzie do nas bardzo dążył, to i tak jakby spróbuję go potem po prostu walnąć, tak? Tą panią tutaj. Natomiast ta...
Aha, bo ten pan się tutaj zbliżał. Axis. Próbujemy na niego w takim razie pojechać. Ta pani, no na razie to jest bieda trochę, ale tak. Jeden zamek, drugi zamek spróbuje rekrutację prowadzić. Jeden. Drugi. Dlaczego tutaj? Dlatego, że tamtego pana się jeszcze aż tak bardzo nie obawiam. I tak zanim on tam dojedzie, to mam jeszcze masę surowców, które ewentualnie będziemy mogli spieniężyć, tak więc uważam, że jest mądre. Oczywiście tutaj jedzie. I tutaj też drugi jeszcze wyjechał z góry. Powrócił, nie? Słaby, tyle zapomniał. Ale powrócił. Ale nie jest wcale aż taki słaby, bez przesady. Też za dużo powiedziane. Nie wiem, czy go atakować warto. Tym bardziej, że tam są dwie tury teoretycznie. To ja sobie tutaj stanę i poczekam w zamku. Bo mnie się aż tak bardzo nie spieszy. Sprzedawca artefakt gildia magów na poziom 5 chętnie. Tam już wyrekrutowałem wszystko, nie, ale w takim razie zróbmy to. Mam 500 golda, wiecie co? Mimo wszystko część z tych rzeczy sprzedam, żeby po prostu mieć już ewentualnie tą armię, powiedzmy, że na hura, tak, żebym już mógł od razu praktycznie stąd ewentualnie wyjechać, gdyby coś miało się dziać. Dajmy tutaj też tego, troszkę tej siarki. Tych 16 tysięcy powinno nam trochę starczyć przynajmniej. W tych aniołach jak 4 rekrutujemy, to wiadomo, że to tak, na trochę starczy, ale na niewystarczające jak zawsze. Tutaj są kolumny. Nie pamiętam w sumie, co dają do końca. Trochę mnie martwi to wejście cały czas, bo ono to jest mocno odsłonięte. I jak oni tutaj jadą? Będą chyba atakowali, z tego co widzę. Ten pan na pewno będzie jechał do nas. Tam jeden się do nas zbliża i pewnie będzie atakował ten, w sensie ten tutaj. Będzie prawdopodobnie jechał na ten zamek. Tym razem on ma hordę. Hordę to 99. Sporo w atakach grupa. No nie wiem, czy mamy z nim do końca szansę, jakbyśmy się tak próbowali z nim bić rzeczywiście. I tak. Z Taksisem poczekam. On niech zaatakuje. No spokojnie. Nie spieszy mi się. Ale w After... przepraszam, Army też. Chciałem After Image powiedzieć. After Image to jest widok. Jak dobrze pamiętam z angielskiego. To są obserwatorzy do zdjęcia, ale w takim razie... właśnie, to jest drugi problem. Nawet jak ten gość zaatakuje, to ja tutaj będę odsłonięty. W sensie tutaj mam jakąś tam armię, ale... Nie jest wystarczająco. Ja mam... Teraz duży dylemat. Ta pani i tak tutaj nic więcej nie zrobi. Dlatego go się trzeba czekać, aż on sam z siebie tutaj przyjedzie. No, on zanim dojedzie do któregoś zamku, i tak mu trochę co zajmie, ja już będę pewnie w połowie drogi. Na razie porzucam kolejkę i zobaczmy, co tutaj się zostanie. Okej, tak jak się spodziewałem, jest atak przeprowadzony przez niego. Ja się tam nie chciałem rzucać, jak zresztą powiedziałem. Ponieważ to w mojej opinii miało większy sensu. Okej, wszystkie to nie chcę. A gdzie jest zwierciadło? Fajne, bardzo fajne. Ja mam jeszcze dodatkowo 200 many ze względu na to, co stało. To jest trzęsienie. Dorzucę sobie może precyzję na złe oczy, dlatego że ona może się nam przydać jakoś mocniej gdzieś tam. Co by tutaj zrobić sensownego, ale nie wiem, czy jest coś takiego. Spróbujmy tutaj z tymi smokami wyjechać troszkę. Powrócić zaraz potem. Okej, fajnie, że wszedł ten moral boost. Który nam uratował pewnie dupy. Przepraszam. Ja włączyłem konsolę jakoś. O, tam można chyba konsolkę włączyć czy coś. Nie wiem, albo czat. Może to jest czat. Nie wiem, nie jestem pewien do końca. Nie wiem, nie grałem, tak jak mówiłem, w Heroes za to, więc... Szczególnie nie online. Online w ogóle nie grałem. Widziałem tylko tam jakieś drobniejsze turnieje. Jak powiedziałem zresztą. Przecież też tak jak mówiłem, to co jest na turniejach, a to co jest w kampanii, to są dwa różne światy trochę. Oczywiście cały czas jakby niektóre techniki wyzywania AI cały czas działają, bo... To jest cały czas to samo AI, jednakże jeśli chodzi o taktyki, to jest to troszkę inne podejście ze względu właśnie na chociażby to, że mamy zupełnie inaczej rozłożone surowce, nie mamy tych surowców, nie wiadomo ile, etc, etc. Okej, bardzo niewielkie obrażenie, inaczej obrażenie zebraliśmy i powiem wam, że zwiększa ilość uszkodzeń, to mnie fascynuje troszeczkę, bym powiedział wręcz. Okej, i ten gość cały czas, on tam gdzieś pojechał na był brzeg, okej, to mnie cieszy, że on gdzieś tam uciekł. Ten pan jednakże cały czas tutaj krąży. Będzie powoli chyba szedł do nas. Jednakże tutaj cały czas będę tą rekrutację przeprowadzał, dlatego że tutaj muszę mieć też jakikolwiek bastion bezpieczeństwa, tak? Także drugie miasto też by się przydało, żeby cokolwiek miało. Bo mam po prostu mało bohaterów jak na moje aktualne możliwości. Właśnie, jak wygląda kwestia zamków? Cały czas pewnie jest tak samo, czy nie mam mniej po prostu. Tak, dokładnie. Straciliśmy cokolwiek. Tak, straciliśmy jedno miasto na północy. Ale mamy cały czas 5 zamków, bo odbiliśmy ten tutaj. Jest pierwsze, nie chcę się spieszyć na pewno. No nigdzie nie będę rushował.
Tą panią mogę już powoli wyjechać, tą. Tutaj. Od razu sobie odbiję tą kopalnię. To jest akurat dla mnie dosyć ważne miejsce z strategicznego punktu widzenia chociażby. Także jest to kamień. Tak, wiem, że posiada i tak dalej. Ok, i ten pan jednak przyjechał. Ok, czyli już wiem, jak się, co się tutaj szukuje. Ten będzie atakował na pewno. To jest kolejny bohater, który ma tam jakąś tam pierdółkowatą armię i tak. Jedna rzecz. Od razu jedziemy na leże. Troglody się wyłączyć. Tak, ale nie mogą. Mamy już piekielnych troglodytów i pojedziemy tutaj w prawo. Dlaczego? Dlatego, że ewentualnie jeśli byśmy tutaj przegrali, chociaż mam nadzieję, że to się nie stanie, ja będę mógł wtedy lepiej zaatakować. Jeśli chodzi o to miejsce, jest kiepsko. Mam nadzieję, że nie pojedzie na ten zamek na dole. Mam nadzieję, że spróbuje tutaj dojechać do nas. W sensie będzie... Zakładam, że AI po prostu nie wie rzeczywiście. Pewnie wie już na koniu. Znajdują się nasze zamki. No to mam nadzieję, że jednak pojedzie w inne miejsce. Spróbuję zaatakować ten drugi zamek, albo będzie się gdzieś tam rozbijał po okolicy. Bo tutaj no nie mam po prostu czym się bronić. Okej. Na razie to jednak tyle. Na razie chcę poczekać. Ten gość się tam wrócił. Ten jedzie jednak per Kanadu. Niestety najgorzej. Nie fajnie. Dobra, to pani przede wszystkim tak, siedlisko Medus. Tak, wiem, że zostało zagrabione. Spodziewałem się tego, powiedzmy. I jedziemy na tego gościa. Jednak zaryzykuję i ewentualnie go spróbuję podjechać od tyłu. Chyba, że on nas ominie i wtedy to będzie troszkę słabe. I ta pani. Nie, ona musi czekać. Jakby tamte miasto mnie aż tak bardzo nie boli. Muszę po prostu czekać. Zobaczmy. Okej, mam tutaj łuczników, którymi mogę dysponować. Myślę, że w złe oczy polecimy, ale mamy tylko jednego łucznika. Tutaj zapomniałem, że tutaj to miasto jest takie sobie. Ten rozwinięcia. Tarcza, kamien. Mamy oślepienie, mamy. Dobra, mamy tylko na 3 oślepienia, więc będę pewnie walił w tych cały czas tym oślepieniem. Tutaj się blisko stawię. Mają, nie mają tych harpi. Okej, tutaj się ustawię gryfami. Antikory. Okej, oślepienie nam poszło na nas. Niedobrze. Ale zawsze nadal mamy jeszcze te jakieś jednostki finansowe, które nas będą chroniły. Ja się to jeszcze ustawię tymi krzyżowcami, żeby on nam to jeszcze tymi gryfami na pewno nie podbiegł po prostu. Chcę taką pewność wiecie zrobić po prostu. Odwrócenie zaklęć. Jak nie wiem tylko, którzy oni są i to jest najgorsze. To jest mój duży błąd, że na przykład robię to na początku rundy, ale po prostu nie pamiętam i nie chcę zawalić w pewnym momencie. Z tym elementem. Okej. Okay. Można było się tego spodziewać, że oni zaatakują tych kuszników, bo to była jedna jednostka, która jeszcze tam miała jakiś dostęp do strzelectwa. Teoretycznie. Bijemy w nich. Piękne obrażenia. Uważam, że weszły bardzo, bardzo ładnie. Ja się krzyżowcami ustawię, żeby blokować ewentualnych przeciwników. Tutaj tak samo. Oni będą tutaj chyba będą próbować iść, bo widzę, że się ustawiają. Powiem, że rzeczywiście przeciwnik ma tam... Właśnie. Ma jakąś tam... nie balistykę, tylko... Więc nie pamiętam teraz nazwy. Nieważne. Okej. Okay. Gryfy. Lecą, dobra. Moje gryfy natomiast no, będą musiały na razie stać. Pioruny, strzały, na razie to wszystko stawiam. Błogosławieństwo jakieś. Błogosławieństwo leci na mnichów, myślę, ponieważ przydadzą nam się na pewno. Ataki od nich. Więc ja się spróbuję może tutaj przenieść na górę. Tylko, że spróbuję potem zaatakować te jednostki niżej. Nie wiem, czy tak samo nie zrobię ze skorpikorami. Mantikorami, to są mantikory tylko i wyłącznie. Okej, okay, i są. Koraka. Atakujemy. Zabiję im to masę czempionów po prostu. Oj nie, najgorzej. Fuck. Że nie przyszedł moral boost. Dobra, bijemy tutaj dalej te gryfy królewskie. Ładnie weszło. Boję się, że po tej turze im się skończy na złych oczach ślepienie, więc będzie trzeba też oślepienie rzucić znowu. Okej, okay, niestety się stało, co się stało. Okej, okay, tak jak się spodziewałem, zeszło im oślepienie, więc... Samo oślepienie jeszcze raz, na szczęście on miał dużo mniej many od nas, więc nas troszkę uratowało. Możemy atakować tych panów, bo może im to nawet zabić. Niestety nie zabiło tego czempiona. Zostały im 3 jednostki. Okej, ładnie. Zabijemy, bo i tak ich zabijamy. W momencie. Czekam tutaj. Nie ma nic innego do zrobienia. Muszę przeczekać. Przede wszystkim muszę chronić kapłanów, tak? To jest moja główna misja. 718. Zabijamy. Zabijamy. Gdzie kapłani zrobili tej robotę? Kapłani jednak nie tacy strasznie, jak ich malują w kościele. Dobra, przepraszam, koniec głupich żartów religijnych. Nie, jeszcze zabijecie za to. Coś. Oni mają ogółem 1300 coś HP, no to atak na nich jest bez sensu. Tutaj tak samo. Kapłani znowu. Pyk.
Wygraliśmy to. Tu. Udało się. Szczerze jestem w szoku, że nie damy rady. A ci kapłani, to jest tak OP shit. Masakra. Nigdy więcej tego nie zrobię. To było największe głupstwo, które zrobiłem kiedykolwiek. Na niego rzuciłem w taki głupi sposób. To było absolutnie idiotyczne. W ogóle mamy rekrutację w jednym, drugim mieście, możemy przeprowadzić, ale na razie, tak jak powiedziałem, będziemy się skupiali tam na dole. Myślę nad takiem. Ale żeby dam radę jakoś się obronić w tamtym mieście, chociaż tak mam co do tego wątpliwości dosyć spore. Okej, Armageddon nie, ale kule ognia gdzieś tutaj można im rzucić. Na pewno, na spokojnie. Chyba, że mamy many od cholery jeszcze trochę. Tutaj też Skorpikory niech wjadą, chociaż tylko ich jest 6, kurczę, to może był błąd trochę duży. Nawet. Niech się na razie tutaj to wszystko niech to na razie to wszystko podbiegnie. Naprzód. Oczy na pewno dostaną. Meduzy też dostaną. Okej. Okay. To, że wszedłem dwoma jednostkami, powinno wystarczyć do zamku właśnie. Po nim. Wiecie co, podjedziemy tutaj. Żeby zablokować te złe oczy od razu. Złe oczy też oberwą przy okazji. Tutaj od razu zabijemy Minotaury. I Manticorami się zajmie już ten nasz pan. Super, okej. Okay. Straty niskie raczej. Zaawansowany mistycyzm przy okazji. Jamy. I tak, odbijamy im ich kopalnie i tam inne pierdoły, które mają. Mogę odbić to. O, na tych obserwatorów. I ten pan Christian też niech się powoli tej... Niech on też już powoli wyrusza z powrotem. On ma tylko kurczę kapłanów i to jest jedyne, co go chroni, to jest najgorsze. Nie martwię się o ten dół tutaj właśnie. Jednak atak został przypuszczony. Najbardziej mnie boli to, że rzeczywiście tutaj są anioły, które możemy rekrutować. Co oni mają w ogóle z jednostek dystansowych? A oni nie mają w ogóle żadnych łuczników ani nic, to trzeba się chronić w takim razie. Czekajcie, chronimy nasze jednostki dystansowe. Tyk. Tutaj anioły podejdą jeszcze i powinno być to całkiem okej. Tylko, że najgorsze ja mówię, to i tej fryty, wow, po prostu wow. Obrywamy od nich, znaczy będziemy od nich obrywali niesamowicie dużo pewnie. Krzyżowcy, znowu, strona. Anioły poszło ślepienie. Ja w ogóle mam coś takiego, ciekawych rzeczy. Mam tylko precyzję, pioruny, błogosławieństwa, nic specjalnego. Wrócenie zaklęć. I stoimy. Czekamy po prostu, będziemy wyczekiwali, aż oni sami podejdą. Bo ifryty chyba mogą się przenieść przez mury, a nie jestem tego pewien. Tak jak powiedziałem, anioły też będą tutaj chroniły. Tak, tak się spodziewałem. W tym momencie cała moja armia pójdzie na ifryty. Po prostu je zniszczymy, mam nadzieję, teraz. Boję się, że one chyba mogą tak przenieść. Tutaj na przykład w to miejsce i zaatakować. Tego też będę próbował atakować jak się da tylko. Okej, znowu odwrócenie zaklęć musi polecieć. Chociaż on ma tego tyle, że może mi narobić jeszcze i tak szkód. Oni pewnie zaatakują tutaj i będzie koniec po wszystkim, z tymi frytami. Okej, może nawet jednak nie. Może jeszcze damy coś radę zrobić. Nie, jednak jak się spodziewałem, tak też się stało. Okej, kolejny atak w tej fryty. Atak. Atak. No nie wiem, zrobiliśmy tym jednym atakiem, najmniejsza. Okej, jeszcze jeden atak. Z tych krzyżowców nam pozostała jedna sztuka. Tak, odwrócenie zaklęć. Oni niech podejdą tutaj, bo nie sądzę, aby tylu zabiło 3 ifryty. Teraz anioły powinny mieć swoją kolejkę i właśnie dobić te 2 ifryty. Pięknie. Okej, i teraz tak. Kawalerzyści, przepraszam, czempioni. Ochrona. Gryfy, ochrona. Wszystko się teraz skupi w tym miejscu. Cholera jasna. Dziady. Nie, że Mickiewicz, tylko... Nieważne. Okej, atak. Kolejny. Mam nadzieję, że mnie rzuciło oczywiście oślepienie kolejne. No ja też teraz już chyba nie będę miał odwrócenia, czy mam jeszcze odwrócenie? Ile ono kosztuje? 3 many, czy 5 many, czy 10? 5 many, okej, więc jeszcze na jedno mam odwrócenie. To ostatnie odwrócenie, na które mnie stać absolutnie. Ja tutaj będę musiał podchodzić, chyba nie. Nie, będę musiał podejść, okej, to nieważne. Tak i tak padliśmy. Demony. Nie, te gryfy muszą tutaj stać, demony dobite. Wiecie co, wezmę na siebie chociaż agro tym właśnie. Tym tutaj krzyżowcem chciałem powiedzieć. Okej, anioł leży niestety. Pewnie zaraz poleci oślepienie. O, dziwo nie poleciało. A jeszcze gość many, a nie rzuciło oślepienia, to mnie dziwi po prostu. Trochę. Ok,
Okej, demony znowu obrywają. Jeszcze raz w demony. Raczej tego nie wygramy, ale zrobimy taki styw, żeby nas pamiętali na zawsze, tak? Na tyle, na ile się da. Okej. Bijemy w czarty teraz. One nadal mają ogrom HP po prostu i nie zrobimy. A nie, bo chyba nie mają żadnej umiejętności. Nie, nienawidzi diabłów, tylko to jest wszystko. Nie wiem, co daje, czy że obrywa więcej od nich i bije im więcej, czy jak? Nie pamiętam po prostu tej umiejętności, co ona daje dokładnie. Ale tak jak powiedziałem, niestety przegramy to, to jest pewne. Ale tym razem przynajmniej zrobiliśmy im dużo, dużo większe straty, dużo więcej im zrobiliśmy szkód. Myślę, że jesteśmy w dużo lepszej pozycji jakby do odbicia tego zamku. Tylko najgorsze jest to, że nikogo nie mamy niestety na powierzchni, tak? No i cóż zrobić w tym momencie? Nic. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Proszę, to też, że straciliśmy dwóch dosyć ważnych bohaterów. Ale w takim razie w tym drugim zamku, chociaż spróbuję tutaj z tego... Ej, nie mogę niestety. Ej, nie możemy zaaplikować albo Dark Storma. A, i tak nie mam kasy, no tak, bo przecież wszystko wydaję teraz na rekrutację, okej. Okay. Zostańmy i zobaczmy, co się tutaj dalej stanie. Przede wszystkim nam odbiją pewnie wszystkie kopalnie i to jest najgorsze. Najbardziej martwi mnie, że znowu się zmieni układ sił zaraz. W sensie, że teraz my będziemy w dużo gorszej pozycji do tego wszystkiego sporo czarnych... Ja pierdykam, tam jest sporo czarnych smoków. Jezu, kto to wymyślił w ogóle? Zaczekajcie, chciałem sobie sprawdzić nie ten ulepszony labirynt, tylko chciałem sobie sprawdzić... Nie, okej, okay, nadal wygrywamy z tą siłą armii. Pewnie przez tą naszą towarzyszkę tutaj, która z nami jedzie, ale to jest pewnie jedyne, co nas tak naprawdę chroni od tego wszystkiego. Okej, okay. Kupmy tej armię. Kupmy tej, tak jak powiedziałem, tego gościa. Akurat on miał te jednostki, które by się mogły tam na dole przydać, jakkolwiek. Dobra, ale mniejsza. On będzie miał przynajmniej cokolwiek do obrony. I tak. Jeszcze jedna rzecz, w jednym mieście przynajmniej. Chciałem sobie wyrekrutować te smoki i co tam mogłem. Jakkolwiek, tak. O Jezus, też do dupy zupełnie. No jesteśmy słabo, w słabej sytuacji, bardzo słabej bym powiedział wręcz. No i to jedno miasto na pewno też nam odbiją. Nie, po prostu nie. Nie, to by była przesada. W takim razie, wiecie co, trzeba się cofnąć, tylko że najgorsze jest to, że jesteśmy w cholerę daleko i to jest w ogóle bez sensu. W momencie stracimy masę czasu, no ale cóż, jak trzeba, to trzeba, tak? Ja zawaliłem, ja teraz będę musiał za to odpowiedzieć. Strasznie. Okropnie zawaliłem te najgorsze. Darkstorm, a właśnie, a może w tym czasie możemy zaatakować tam. Ponieważ skoro oni nam odbili tamte zamki, to możemy spróbujemy tutaj zrobić im na przykład w Kanan, tak? Kanan. To tam spróbujemy zaatakować. Ponieważ oni w tym momencie są całkowicie odsłonięci z tej strony i po prostu zmieni układ, prawda, zamki. Tylko szkoda mi tego zamku, tak jak mówiłem. Tam były moje aniołki kochane. A tam chyba jeden będzie się cofał, co nie? Tak się wydaje przynajmniej. Na dół. Właśnie, jak to wygląda przy tym mieście? Kto tutaj atakuje? Sporo, grupa. Okej. Okay. To spróbujmy zrobić coś takiego. Zaryzykuję. Sprzedaż większej ilości towarów. No niestety teraz te ceny są takie sobie, bo straciliśmy dużo zamków. Tak nie ma tragedii, myślę. Okej. Okay. Myślę, że tego możemy troszkę sprzedać. I dobra, i teraz zobaczmy, ile możemy jeszcze wyrekrutować. Liczmy na to, że się uda bronić ten zamek, ewentualnie. Tak, ta pani. Do tego gość tutaj jechał, to można myślę tutaj zostać na wszelki wypadek jednak. Kurde, z drugiej strony. Ja poczekam tutaj po prostu, oczywiście, panią. A Darkstorm, jak powiedziałem, niech spróbuje tutaj jechać na północny zachód powoli. W sensie na północny zachód tamtego zamku. Okej, okay. I zobaczmy, co oni tutaj zrobią. Boję się, że jednak i tak mamy za małą armię, ale to ja mogę, tak? Tylko nam jednym atakiem zniszczyli cały mur tutaj, to mnie martwi trochę. Trzeba chronić magów, bo pamiętam, że magowie mają całkiem spore obrażenia. Okej, okay, oślepienie poszło, nie żeby mnie to jakoś dziwiło. No nagi, no całkiem potężna jednostka mimo wszystko, tak? Okej. Okay. No i podchodźcie tutaj powoli. Okej, okay, mądrze, bo atak i tak poszedł, ale kontra idzie w jedną stronę, okej, okay, na szczęście. Okej, okay, te cerbery można powoli bić. One na szczęście tutaj będą zajmowały dziurę w murze. O, właśnie, świetnie. Oślepienie poszło na magów. Najgorzej, bo właśnie chciałem sobie tutaj... Myślałem o bohaterze wyrekrutować, ale stwierdziłem... Dobra, już nie mamy kasy, nie będę też tak bardzo się do tego rzucał. A, pieprzone cerbery. Ale oczywiście zrekrutował sobie z tego demony. Które będą nas obrywały teraz powoli. Oho, i teraz nam podeszli z tej strony znowu. Spróbujemy
No bo te piekielne ogary też tutaj walnąć. Podejdą. Najgorzej. Najgorsze jest to, że weszli. I to jest największy nasz problem aktualnie. Jak również to, że mamy połowę tej rzeczy poślepianą. Właśnie. To będzie dupa, a nie wygrana. Niestety. Dobra, lecimy w te piekielne ogary. I nic nie robimy siódemkami, to mnie martwi. I prawie nic nie robimy naszymi siódemkami. I to ślepienie, które weszło na magów, no co ja teraz mogę? On ma tak mocy 8, więc zanim oni by się obudzili, to i tak minęłyby wieki. Zresztą tak samo jest z paniami, nagami. Tyle kasy w błoto. Mogę za to wyrekrutować 3 razy lepsze rzeczy. A obrażenia takie sobie, naprawdę. Okej, okay, no i oni się już tam bardziej nie ruszyli chyba z tego co widziałem. Chyba, że ten pan w końcu się ruszył. Czekajcie, gdzie on tam jest. On gdzieś tu jest, czy jego tutaj nie ma? Nie ma, okej, okay, no to w takim razie pani niech wraca. Co mogę innego zrobić? Jestem zły na siebie przede wszystkim. Bo mi totalnie nie wyszło. To myślę, że do Akademii Wojny jeszcze tutaj wstąpi nią. Ona ma całkiem spore te możliwości, w sensie, wiecie, jakby jej tam dodać parę jeszcze skilli, to pewnie mogłaby być całkiem niezła. Ten ma podstawowy nauka, nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Zresztą taka mech umiejętność moim zdaniem. Okej, okay, Królestwo Mrówki, przepraszam, Ziemi Mrówki. No boję się, że teraz naprawdę będziemy mieli dużo większe problemy. No, totalnie mi odwrócić wszystko, no tak naprawdę ci teraz w tej grze. Ten gość się chyba rzeczywiście tutaj pojawił. Ja chciałbym zobaczyć. Tak, on tutaj jest. A nie wcale nie najgorszą armię, ale chętnie bym się z nią pobił. Chodzi o mnie. Oni tutaj już zrekrutowali sobie cokolwiek. Całkiem sporo nawet. Ja nie wiem, czy jest sens. Chyba nawet nie będę tam próbował. Spróbuję zaatakować ten drugi zamek może. Wtedy. W takim wypadku. A jak oni w ogóle tutaj, czy oni tutaj będą jechali? Nie, nic. Na razie cisza. Najgorsze jest to, że w ogóle nie wiem, co jest tutaj, w tym obszarze całym zaczernionym. No patrzę, mam już 30 minut, a wiecie co, jeszcze chciałbym dokończyć tylko jedną turę przynajmniej, żeby zobaczyć właśnie tą walkę tutaj między... Zanim on przyjedzie, to jeszcze chwilę minie. Okej, okay, mam w takim razie lepszy... Właśnie, ulepszony talent magiczny i tak dalej. Ale dobra, zrekrutujmy co się da. A i tak tutaj nie mam połowy jednostek ulepszonych, nie no, super rybki. Żeś poleciał z tą rekrutacją? Dobra, tutaj już nic więcej, Darkstorm. No tutaj też wyrekrutowali klasyk. Ale dobrze, niech się wypluwają z kasy. Tylko teraz tak, pytanie najważniejsze. Jesteśmy w dupie. Jesteśmy głęboko w dupie. Czy on już nie dostanie tego? Czy on to już był? Christian? Z Akademii Wojny? Dobrze wiedzieć. Okej, dobra, na razie to tyle. Czekajmy na tego gościa. On tam na pewno podjedzie, tak inaczej. Pytanie, czy warto na niego czekać, czy lepiej może wyjechać rzeczywiście już. Nie wiem. Przekonamy się pewnie dopiero za jakiś czas. Pytanie natomiast cały czas będzie rekrutacja tych smoków i tak dalej, no co mogę więcej zrobić. Tutaj Dermyth też będzie stała. Niech podjeżdża powoli, tylko że on zanim przyjedzie, to rzeczywiście minie jeszcze trochę. Okej, okay, cyk. Kolejna rekrutacja leci. Na razie cisza. Boję się najbardziej chyba restartu tej misji. I jest rzeczywiście atak od niego. Pierwsza rzecz. Od razu. Absolutnie chyba nikogo to nie dziwi. Tego nie po tym, jak ja sam przekonałem się o sile tej jednostki. Tutaj oczywiście klasycznie harpie wiedźmy, niech podejdą. Stoją. To oślepienie mądrze. On miał tylko 10 many, więc już więcej mi tutaj nie zrobi. A kurczę, miał 661 łuczników. Najgorzej. To mi się już mnie tak nie do końca podoba. Ja też głupie zrobiłem, że postawiłem tych troglodytów piekielnych przy wyjściu, ale nie ma sprawy. Można to wejście zabarykadować. Oślepienie w takim razie na tyk nich. Tak. No niech harpie wiedźmy sobie poobijają tych halabardników tutaj z tyłu. Niech to im podgryzają kostki czy coś. Okej, okay, niedobrze, ponieważ tutaj jest... To jest ten gryf. Ona będzie tutaj robił na pewno syf. Gierymy. Tutaj są gryfy, no.
są irytujące jak na dupie syfy, nie wiem, cokolwiek. Co ja w ogóle za głupotę powiedziałem w tym momencie? Powiedziałem cokolwiek, dosłownie cokolwiek. Nie przyszło na myśl. Kula ognia? Nie, no może nie. Jakaś tarcza? Też nie. Wie nam ona daje. Łańcuch piorunów. Mam nadzieję, że pójdzie po nich. Bo też po moich. Niestety. Więc już można było zrobić. I tak, zrobimy w ten sposób, ponieważ to im załatwi dwie jednostki, a i tak to nie ma znaczenia, ponieważ i tak byśmy się z nimi bili, i tak. No praktycznie nic to nie zmieniło. Okej, okay, poszło ładnie, póki co. Też wszystko w środku załatwione, więc można atakować powoli dalej. Tutaj tymi narazionymi oczami i meduzami będę atakował te jednostki. Ja mam w ogóle mocy 6. Teoretycznie 6 run, to trochę jeszcze im zajmie, zanim się ogarną z tego oślepienia. Smoki od tyłu w nich. Bang. Pięknie. Ile mają jeszcze HP w ogóle? 180, ok, ładnie. Myśl nad precyzją dla złych oczu na przykład. Ona będzie na kolejną turę dla przykładu, albo i teraz. Wszystko zależy tak naprawdę jak nam pójdzie. Dobra, walimy tą precyzją. Jeśli niedobrze, zawaliłem. Jeszcze dałem im wystrzelić się dwa razy do moich minotaurów. Ale spoko, jakby myślę, że już teraz podejdę ze smokiem i będzie koniec po wszystkim. To wie oczywiście, precyzja klasycznie na... Oczy jeszcze mają precyzję, okej, okay, to co mogę zrzucić? Rękę śmierci mogę rzucić. Albo błogosławieństwo? Nie, wzmocnienie? Nie. A mam błogosławieństwo? Nie mam. Ręka śmierci poleci na... Troglodytów? Wiem, że to śmiesznie pewnie wygląda, ale niech będzie. Okej, okay, i dalej atakujemy tych. Boję się, że zaraz się ci kapłani obudzą i to będzie najgorsze. I co to... O właśnie, zrobię coś takiego. Jakby się nawet obudzili, to i tak będzie po nich. No, nie zrobią nam po prostu dużej krzywdy. Jeszcze tych 404 zostało, myślę, że i tak ich pokonamy. Zapewniemy... Nie sądzę, żeby jakieś ultra niesamowicie duże, ale jednak będą i tak jakieś. Całkiem sporawe, myślę. Okej, okay, poszło. Teraz się przeniesiemy tutaj. I tutaj niech stoją. Dobra, atakujemy już. Zaczynamy tych kapłanów bić. Ła, to zabolało. Zabolało mocno. Zabolało jeszcze mocniej. Zaczynamy piekielnych trolltów przez własną głupotę w tym momencie. Tak sporą liczbę. Delikatnie mówię. No nic, dobra, kończymy to w takim razie. Powoli. Jeden atak. Jeszcze jeden atak. 5 zostało. Kończymy. Ok, jeśli chodzi o straty, to oczywiście oni dostali dużo więcej, ale jednak nie jest to świata. Ok, zaawansowany talent magiczny. To, co zrobiliśmy, no nie było niczym niesamowicie specjalnym, tak? Najgorsze jest to, że oni tam jadą jeszcze z północy na nas. Ok, jak wygląda kwestia sił? Mają większą armię, to mi nie jeszcze. Wciąż, mimo wszystko. I ta pani, no. Najgorsze jest to, że nam się kończą surowce, bo oni nam tam wszystko prawie odbili na powierzchni. To jest bolączka jakaś tam, która nas teraz atakuje. Chyba, że coraz taniej sprzedajemy surowce, to też trzeba podkreślić. Dawid, co nie? Zrobimy to w tym pierwszym mieście. Tutaj. Tutaj sobie będziemy rekrutowali tą armię. Tak, Jermith. Słuchaj, kobieto. Ty jesteś naszą opoką i jedyną nadzieją, tak naprawdę. Cokolwiek to nie brzmi, to ona jest naszą jedyną nadzieją. Właśnie, najgorsze jest to, że ona... Czy ona już ma wszystkie... Czekajcie. I skille nie, na szczęście nie. Ekspert mądrość. Piąty poziom. Powinna mieć dużo, dużo więcej czarów w takim razie, a ona ma takie biedoczary, no. Więc to dlatego, że właśnie nie ma żadnego eksperta w żadnej dziedzinie. Też jest dobry punkt. Mogłem o tym pomyśleć na przykład. Nie? Mogłem, a niestety tego nie zrobiłem. A chcę zakończyć kolejkę. No oni będą tutaj jechali, no co się oszukiwać, tak? Dwóch bohaterów będzie na pewno tutaj jechało. Mogę spróbować wyjechać, czekać, tylko zobaczę ile ta babka ma armii. Gość, to po pierwsze Uland i po drugie nie. To jest ich najsilniejszy bohater, czy mnie się wydaje? Tak to mam przewalone. Okej, okay, moi drodzy, mamy 38 minut. Ja sobie w tym momencie zapiszę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i rozstrzygnięcie tak naprawdę zobaczycie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję przynajmniej taką. To jest O127.
nie zapisałem w ogóle w tym odcinku, super, brawo Lipki, to na pewno ci się uda coś z tym zrobić dalej. No i rozstrzygnijcie, tak jak powiedziałem, zobaczcie w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, fajnie naszego Discorda, do czego was też serdecznie zachęcam, zostać moimi patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału, a tymczasem do zobaczenia i na razie.